Ludziom wydaje się, że wiedzą wszystko o wszystkim. Jednak jest tak naprawdę wiele zjawisk, których ludzie nie rozumieją praktycznie wcale. Jednym z takich zjawisk jest czas. Mogłoby się wydawać, że czas jest bardzo prostym pojęciem do zrozumienia. Ale czy na pewno? Czy podróże w czasie są możliwe? Czy paradoksy istniejące z nimi są w stanie zniszczyć wszechświat? Czy czas płynie? Czy może już dawno został zapisany? A może czas to zwykła iluzja? Ja jestem Petexy i postaram się odpowiedzieć na te i o wiele więcej pytań. Isaac Newton twierdził, że czas jest stały i płynie dla każdego identycznie. Na szczęście, człowiek zwany Albertem Einsteinem udowodnił nam, że jest inaczej. Że czas i przestrzeń tworzą czasoprzestrzeń, a czas płynie różnie w zależności od tego, jak ktoś szybko się porusza bądź jaką ma masę. Dlaczego to dla nas takie ważne? Pozwala nam to pomyśleć o podróżach w czasie jak o czymś realnym, a nie tylko jako wytworem science fiction. Dzięki Einsteinowi wiemy, że podróże w przyszłość są czymś, co człowiek osiąga cały czas podczas ruchu. Są to znikome przesunięcia w czasie, jednak za każdym razem jak się poruszamy, czas wokół nas upływa odrobinę szybciej. Może to dlatego tak ciężko trafić tę muchę, co lata w twoim pokoju. Może ona widzi twojego klapka o wiele wolniej i jest wtedy w stanie zareagować. Jednak co tak mała wartość podróży w przyszłość może nam zaoferować? Absolutnie nic, poza ułamkami sekund dodatkowego życia w przyszłości. Ale czemu by nie stworzyć czegoś, co byłoby na tyle szybkie, by czas wręcz stanął? Im szybciej coś się porusza, bądź im coś większą ma masę, tym większy jest współczynnik dylatacji czasu, czyli jego zakrzywienia. Czas wtedy zwalnia coraz bardziej dla nas i pojazdu, w którym byśmy podróżowali, a czas na planecie płynąłby wtedy o wiele szybciej. Największą wartość dylatacji czasu ma prędkość światła. Wtedy to właśnie dylatacja czasu jest praktycznie nieskończona. Co to oznacza? Możliwe, że jest to punkt, dla którego nie istnieje czas, bądź czas wtedy wręcz staje w miejscu. I w tym momencie tworzy się kolejne pytanie. Czy czas na pewno istnieje? Wielu fizyków twierdzi, że czasu nie ma, że jest jedynie iluzją. Twierdzą, że to jedynie coś, co postrzegają nasze mózgi, by było łatwiej i wszystko zrozumieć. Jednak jak to możliwe? Przecież czujesz, że czas upływa, gdy to oglądasz. Ci ludzie sądzą tak, gdyż nie ma żadnego matematycznego równania, mówiącego, że strzałka czasu musi iść w tę stronę, w którą ona obecnie idzie. Co oznacza, że czas mógłby równie dobrze poruszać się w drugą stronę. Jednak czy to miałoby jakikolwiek sens? Cóż, dla naszego mózgu na pewno nie. Nie spotkaliśmy przecież niczego, co najpierw umiera, by zniknąć podczas porodu. Jest jednak pewien wzór, który mówi, że wraz z upływem czasu wzrasta entropia, czyli nieuporządkowanie, chaos. Podczas wielkiego wybuchu wszystko było perfekcyjnie ułożone. Nie było nieuporządkowania. Dopiero potem wszystko zaczęło dążyć ku chaosowi. Wszystko jest uporządkowane i nagle pojawia się nieuporządkowanie. Tak samo jest z uporządkowanymi kulami do bilarda. Po uderzeniu w nie rozrzucą się w każdą stronę. To właśnie jest zjawisko entropii, które może być dowodem na to, że czas istnieje, a strzałka czasu idzie tam, gdzie większa jest entropia. A więc skoro strzałka czasu musi zawsze iść w jedną stronę, czy oznacza to, że podróże w przyszłość są niemożliwe? Teoretycznie i tak, i nie. Einstein w swojej teorii umieścił też coś, co nazwał wormhole. W teorii są to tunele, które pozwalają przenieść się z jednego miejsca w czasoprzestrzeni w inne. Oznacza to, że po wejściu w taką robaczaną dziurę można by było pojawić się nawet kilka miliardów lat przed twoimi narodzinami, w zupełnie innej galaktyce. Byłoby więc bardzo ciężko trafić na dokładny pomost między twoją obecną chwilą, a chwilą, do której chcesz trafić. Załóżmy jednak, że ci się udało trafić do czasów, gdy twój dziadek był młody. zabijasz go i tworzysz paradoks dziadka. Czy urodzisz się wtedy? Czy może utniesz w pętli czasowej? Najbardziej sensowną teorią jest jednak pomysł, że podczas zmiany w czasie tworzysz alternatywną linię czasu. Tak jakby nowy wymiar. Świat idzie dalej, zaś ty masz prawo w nim żyć ze względu na to, że jesteś z innej linii czasu. Inną teorią jest, że po prostu nie możesz zmienić czasu. Gdy cofniesz się w czasie, nie będziesz w stanie zabić swojego dziadka, a twoje akcje, które tam wykonasz, tak naprawdę już były wykonane, gdyż już kiedyś się cofałeś. Jednak skoro już kiedyś się tam cofałeś, oznaczałoby to, że czas jest już napisany. I tak też prawdopodobnie jest. Nie przeczy to w żaden sposób z tym, co mówił Einstein. Ba, nawet w pewien sposób to potwierdza. Pozwolę sobie zacytować pewien fragment filmu Iluzja czasu. Watch what happens when the alien turns around and bites toward Earth. The alien's new now slice is angled toward the future. And so it includes events that won't happen on Earth for 200 years. Perhaps our friend's great-great-great-granddaughter teleporting from Paris to New York. Once we know that your now can be what I consider the past, or your now can be what I consider the future, and your now is every bit as valid as my now, then we learn that the past must be real. The future must be real. They could be your now. That means past, present, future, all equally real. They all exist. Tak jak widzimy, czas może być już tak naprawdę napisany, jak książka w bibliotece, albo ten film, który obecnie oglądasz, już zrobiony i oglądany, a w tym momencie, w którym obecnie jesteś, jest teraźniejszość. Nikt nie wie dokładnie, czym jest czas, a wszystko to jedynie spekulacje. Potrzebujemy badań, by w końcu udało nam się zrozumieć jego istotę. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, komentuj, oceniaj i subskrybuj, by być na bieżąco. Pozdrawiam, Petexy.